5 października, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie szpitalnego przetargu. Czy GKS Bełchatów ogłosi upadłość? Może ktoś czeka właśnie na Ciebie. Wyjątkowa legitymacja w zbiorach Bełchatowskiego Muzeum. Zawody wspinaczkowe dla najmłodszych. Dyrektor Bełchatowskiego Szpitala złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie przetargu na remont okulistyki. Chodzi o sprawę przetargu na remont oddziału okulistycznego. Zanim ten rozstrzygnięto, na okulistyce pojawiła się firma, która przystąpiła do prac. O sprawie zrobiło się głośno, a pracę straciło kilka osób, między innymi Grzegorz Siedlecki, dyrektor do spraw ekonomicznych szpitala. Już wcześniej o sprawie próbowaliśmy porozmawiać z Pawłem Skoczylasem, dyrektorem bełchatowskiej placówki. Odmówił jednak rozmowy przed kamerą. Teraz na wniosek dyrektora Skoczylasa prokuratura rejonowa w Bełchatowie prowadzi czynności sprawdzające w związku z tym przetargiem. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu prokurator zdecyduje, czy wszczęte zostanie postępowanie prokuratorskie, czy też na czynnościach sprawdzających swoje działania prokuratura zakończy. Plantację marihuany o czarnorynkowej wartości 29 tysięcy złotych odkryli w gminie Szczerców policjanci. Zabezpieczonych roślin można było uzyskać blisko 990 gram suszu. Plantację zlokalizowano w okolicy rzeki Widawka, w pobliżu ulicy Łaskiej. Funkcjonariusze odkryli tunel foliowy, w którym znajdowało się 45 dużych doniczek z roślinami konopi indyjskich w różnej fazie rozwoju. Policjanci ustalają teraz, kto był właścicielem zlikwidowanej plantacji. Za uprawę konopi indyjskich grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Czarne chmury znów zebrały się nad GKS-em Bełchatów. Klub najprawdopodobniej za 2 miesiące przekształci się w organizację non-profit. Jak zaznacza prezes klubu, ogłoszenie upadłości to ostateczność. Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że klub powoli wychodzi na prostą. Główny sponsor klubu, Polska Grupa Energetyczna, przedłużyła umowę z brunatnymi. W pierwszej drużynie wymieniono sporą część składu. Do zespołu dołączyli młodzi piłkarze i bełchatowianie rozpoczęli sezon w drugiej lidze rozgrywkowej. I gdy sprawy oficjalnie wychodziły na prostą, pojawiły się kolejne problemy. Niestety w grę wchodzą znów pieniądze. No niestety, w piłce nożnej rządzą finanse. Bez odpowiednio wysokich środków finansowych nie ma piłki nożnej, a myślę, że też nie ma sportu. No, takimi prawami rządzi się sport profesjonalny. Jest to w jakiś sposób biznes, no, który trzeba, powiem kolokwialnie, rozkręcać. Mamy podpisaną umowę z PGE, jednak środki, które otrzymujemy, nie są wystarczające do tego, aby zbilansować potrzeby kosztowe klubu. Tak jak wspomniałem, na sesji Rady Miejskiej w tej chwili podjęliśmy działania, aby odbudować relacje ze sponsorami, zbudować taką siatkę sponsorską, jednakże to wymaga czasu, to wymaga dużo pracy, dużo zaangażowania. Jest to proces, który na pewno będzie trwać jakiś czas, ale na tą chwilę też są potrzebne środki, aby klub mógł na bieżąco regulować zobowiązania. Jeśli mówić o czymś alternatywnym, by ratować klub, w grę wchodzi utworzenie organizacji non-profit. Jednym z takich pomysłów, który dałby możliwość pozyskiwania środków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, czyli dałby możliwość sięgnięcia po środki publiczne, co nie jest łatwe w przypadku spółek, które nastawione są na zysk, jest utworzenie spółki o statusie non-profit. To byłaby dalej spółka akcyjna. Jednakże zapisy w statucie wskazywałyby na to, że jest to spółka, która działa nie w celu osiągnięcia zysków, czyli działa non-profit. Takie spółki w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które reguluje kwestie przekazywania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, może otrzymywać właśnie takie wsparcie. Takie rozwiązanie, jak zaznacza prezes, nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Konsekwencji praktycznie nie byłoby żadnych, bo raczej pojawiłyby się tylko dobre strony, chociażby nawet pewne zwolnienia podatkowe. Jako spółka non-profit, jako organizacja non-profit można po takie profity sięgnąć.
Nie jest to sprzeczne z przepisami PZPN-u, więc myślę, że jest to dobre rozwiązanie do tego, aby też podreperować finanse klubu. Nie myślimy o upadłości. Oczywiście w jakiejś tam perspektywie dalszej, jeżeli sytuacja nie poprawi się, trzeba będzie nad tym się pochylić. W tej chwili skupiamy się na tym, aby klub wyciągnąć, aby klub odbił się od, no, nie ukrywajmy, złej sytuacji. Walczymy o to, aby przywrócić płynność, aby przywrócić odpowiednie finansowanie klubu. Zadłużenie klubu obecnie wynosi 2 700 000 zł, z czego 900 000 to same zaległości wobec Urzędu Skarbowego. Klub jest niedofinansowany i zadłużenie, jeśli nic się nie zmieni, będzie rosnąć. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Może ktoś czeka właśnie na Ciebie. Centrum Kształcenia Praktycznego do 7 października w godzinach od 10 do 14 prowadzi akcję rejestracji osób, które chcą być dawcami komórek macierzystych. Centrum Kształcenia Praktycznego stara się jak może. Zarówno CK Polskie Brygady Remontowe, jak i akcja Zbieramy Nakrętki przynosi nam wiele satysfakcji. W tym tygodniu zorganizowaliśmy akcję rejestracji dawców komórek macierzystych szpiku. W jakim celu? Żeby uświadomić młodzieży, że w każdej chwili ktoś może zachorować, ktoś z ich bliskich i muszą wszyscy wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Staramy się kształtować postawy, wychowywać, dawać przykład i bardzo mnie cieszy, że wczoraj było 11 rejestracji zarówno nauczycieli, jak i uczniów, czyli 11 potencjalnych dawców, którzy mogą ratować życie osobom chorym na nowotwór krwi. Zrobiliśmy spotkanie mające na celu przybliżenie akcji całemu gronu pedagogicznemu i była uczennica z liceum Kochanowskiego, która jest dawcą, która uratowała życie osobie z Chorwacji. Był też nasz kolega, nauczyciel, który w tamtym roku zachorował na nowotwór krwi i w ten sposób przygotowywaliśmy się do akcji i robimy to z pełnym przekonaniem i mamy wiele satysfakcji. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. W końcu chcemy pokazać młodzieży, młodym ludziom, że trzeba pomagać, warto pomagać, że niesienie pomocy, bezinteresownej pomocy daje wiele frajdy, wiele satysfakcji i może stać się sposobem na życie. Koordynatorem naszej akcji z ramienia CKP-u jest pani Monika Czarnecka, koordynator akcji. Proszę, Monika. Fizycznie wygląda to tak, że przychodzi osoba chętna i składa pełną świadomość przystąpienia właśnie do bazy danych. Jest robiony wywiad. To wszystko odbywa się za pośrednictwem też koordynatora z Fundacji DKMS, lekarza hematologa. Jest pełna lista chorób, które wykluczają rejestrację i my jesteśmy w pełnym kontakcie z lekarzem hematologiem. Jeżeli są wątpliwości, dzwonimy. Wczoraj były takich wątpliwości 4. Jedna niestety osoba nie mogła się zarejestrować. Wymaz z policzka wewnętrznego policzka tutaj śliny i to wszystko. Ludzie, którzy przychodzą, nie mają takiej świadomości, na czym to wszystko polega. Przychodzą i chcą oddać nam krew. A to nie tak. Oddają nam troszeczkę śliny. To wszystko trafia do bazy danych. Na podstawie tego wymazu w razie potrzeby dopiero jest można oddać komórki macierzyste. Są dwie metody pobrania i od razu tutaj mówię, że osoba rejestrująca się musi wyrazić zgodę na te dwie metody pobrania. Zależy to od lekarza hematologa, zależy to od choroby osoby potrzebującej. Pierwsza metoda jest to pobranie krwi. Komórki macierzyste z krwi. Druga metoda, pobranie szpiku z kości biodrowej potencjalnego, później już faktycznego dawcy. Jest to
w pełni stuprocentowa zdrowotność, czyli nie ma żadnego uszczerbku na zdrowia osoby dającej kawałek siebie. Organizm nasz się regeneruje. Krew kilka dni, szpik około 2 tygodni. Tak naprawdę to nie boli, tak naprawdę to daje dużą satysfakcję, jeżeli możemy komuś pomóc. Ja jestem zarejestrowana w bazie 1,5 roku i telefon do mnie nie dzwoni, bynajmniej w tej sprawie. Cieszę się, a to dlatego się cieszę, że nie jestem komuś potrzebna, czyli ten mój bliźniak genetyczny jest zdrowy. Każda osoba rejestrująca się otrzymuje taką kartę potencjalnego dawcy, która w przypadku faktycznego oddania upoważnia do dostania się do lekarza bez kolejek. I tutaj bardzo ważna rzecz, że taka osoba, potencjalny dawca, już ten faktyczny w ostateczności, też ma leczenie po takim oddaniu kawałka siebie. Mówimy tutaj o 10 latach takiej pełnej kontroli. Wyjątkowa legitymacja trafiła do zbiorów Bełchatowskiego Muzeum Regionalnego. Dyrektor muzeum Marek Tokarek nie ukrywa, że nowy eksponat jest niezwykle cennym nabytkiem. Muzeum Regionalne w Bełchatowie pozyskało nowy eksponat, legitymację pułkownika Ludwika Czyżewskiego. Dla nas jest to bardzo istotne wydarzenie, gdyż Ludwik Czyżewski był obrońcą Borowskich Gór. Legitymacja pochodzi z 1917 roku, z pierwszej służby w Cesarskiej Królewskiej Armii. Setny pułk piechoty w Krakowie i w tym pułku całą kampanię pierwszowojenną wtedy gefreiter Ludwik Czyżewski spędził ze skutkiem nieśmiertelnym, tak to określę. Czyli udało mu się przeżyć, nie był ranny, chociaż brał udział w operacjach jasiejskiej, krośnieńskiej, których no, zginęły setki tysięcy żołnierzy. Jesteśmy tutaj bardzo wyczuleni i czujni, jeśli chodzi o nasze regionalia. Jak tylko legitymacja pojawiła się w rękach no, ludzi handlujących starociami, mówiąc ogólnie, pewnie wypłynęła w jakichś nieznanych nam okolicznościach, nie zdradzili nam tajemnicy, w jaki sposób nabyli tą legitymację. W każdym razie byli skłonni ją odsprzedać i Muzeum Regionalne, co jest oczywiście tajemnicą handlową, nie powiem za ile, odkupiło tą legitymację i jesteśmy z tego powodu no, dumni, że udaje nam się zdobywać regionalia. Jesteśmy na tropie następnych. Myślę, że jeśli tylko będą takie zakupy, to Państwo będziecie pierwsi o tym powiadomieni. Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie. Barciś, Pazura, Kurowska i inni. 7 października o godzinie 18:30 na deskach sali teatralno-koncertowej MCKPG Giganty Mocy wystawiony zostanie spektakl Między łóżkami. Jest to inteligentna komedia Normana Fostera składająca się z 6 epizodów przedstawiających wzruszające, ale i zabawne przeżycia mieszkańców małego miasteczka. Wszystko dzieje się w ciągu 2 godzin, ale w 6 pokojach, gdzie głównym meblem jest właśnie łóżko. Komedia warta zobaczenia. Bilety w cenie 80 i 90 zł do nabycia w kasie MCK. Na wernisaż prac Agnieszki Sapińskiej zaprasza już jutro Miejskie Centrum Kultury. Będzie to niezwykła wystawa prac malowanych ustami. Agnieszka Sapińska jest artystką zrzeszoną w Światowym Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami w Księstwie Liechtenstein. Artystka na co dzień mieszkająca w Mąkolicach pod Łodzią urodziła się w 1973 roku z dziecięcym porażeniem mózgowym. Żyje aktywnie, lubi podróżować, poznawać nowych ludzi, tańczyć i malować. Wernisaż zaplanowano na godzinę 18:00. Pracę będzie można oglądać do końca października w MCKPG Giganty Mocy. Październik jest miesiącem, w który w sposób szczególny wspomina się Polaka Papieża. W holu miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej można oglądać wystawę poświęconą relacji Jana Pawła II z dziećmi. Do siedziby głównej biblioteki przy ulicy Kościuszki 9 w Bełchatowie na nową wystawę pod tytułem Jan Paweł II, papież Wielkiego Serca. Wystawa wpisuje się w obchody 12 bełchatowskich dni papieskich. Nie jest to pierwsza wystawa o papieżu Polaku, którą organizujemy w bibliotece. Za każdym razem staramy się, aby poruszać inny
temat. Tym razem chcemy pokazać relacje Jana Pawła II z dziećmi, z młodzieżą, z ludźmi chorymi. Na wystawie można obejrzeć unikatowe fotografie, listy pisane do papieża przez dzieci, rysunki z dedykacjami dla Jana Pawła II i książki dotyczące tematyki papieskiej. Wszystkie materiały, które można zobaczyć na wystawie, znajdują się w zbiorach naszej biblioteki. Serdecznie Państwa zapraszamy od 4 października do 28 października 2016 roku. W minioną sobotę w Bełchatowie zorganizowano trzecią edycję zawodów wspinaczkowych. Do rywalizacji przystąpili młodzi wspinacze z sekcji wspinaczkowych z Bełchatowa i regionu. Mali wspinacze rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, dzieci do lat 10 oraz od 10 do 13. Była to trzecia odsłona zawodów organizowanych przez Bełchatowski Klub Wysokogórski. Wcześniejsze dwie edycje przeprowadzono w hali Energia. W sobotę klubowicze zaprosili do nowego miejsca. Na tym obiekcie organizujemy zawody po raz pierwszy. Wcześniej już organizowaliśmy takie zawody dla dzieci i dorosłych. Tutaj na tym obiekcie na przytorzu pierwszy raz. Przystawek jest dużo, są różne trudności. Dzieci jak widać też reprezentują różny poziom. Mamy dzieci tutaj lokalne, mamy dzieci z województwa, mamy dzieci z Łodzi, spoza Łodzi, więc trudności są różne. To znaczy chcemy, żeby dzieci spróbowały również trudniejszych rzeczy, dlatego że to są zawody. I jadąc na takie zawody w całym kraju, różny poziom reprezentują ośrodki. A to są zawody, więc jakiś poziom musi być jakieś wyzwanie, musi być trochę trudności, troszkę łez, dzieci są zawzięte, próbują i dają z siebie wszystko. Wszyscy młodzi wspinacze dzielnie walczyli z przygotowanymi trasami. Dla wielu z nich był to pierwszy w karierze start w zawodach. Dzieci tutaj są z rocznym stażem, są ze stażem większym. No wiadomo, dzieci mają 6, 7, 8, 10 lat, więc różny jest ten staż, natomiast zależy nam na popularyzowaniu tego rodzaju aktywności w naszym rejonie, właśnie wśród dzieci, bo to jest taki dobry czas, żeby zacząć przygodę ze wspinaniem, zaczynać jak najwcześniej. Coś się zaczęło dziać parę lat temu, my tutaj wypłynęliśmy, są różne działalności prowadzone i myślę, że takie spotkania sprzyjają popularyzowaniu wspinania w ogóle, szczególnie wśród dzieci. Dlaczego warto w tak młodym wieku rozpocząć treningi? Jak podkreślali organizatorzy zawodów, wspinaczka wzmacnia niemal wszystkie mięśnie, ale działa przede wszystkim na zwinność dziecka i jego ogólną kondycję. Czekamy na wszystkich tak naprawdę, zależy nam na osobach naprawdę różnych wieku, bo tak naprawdę nie ma to znaczenia. W naszym klubie ludzie zaczynali wspinanie w bardzo różnym wieku i tutaj nikt z nas tak naprawdę w takim wieku, w jakim są dzieci, nie zaczynał, bo nie było możliwości uprawiania takiego sportu. Te dzieci mają ogromne możliwości i rodzice o tym wiedzą. Widać, że są zaangażowani, że się starają, również zależy im, a dzieci dobrze się bawią i mają w tym jakąś przyjemność. A zależy nam na każdym tak naprawdę. My zaczynaliśmy w dorosłym życiu, więc można i też zachęcamy osoby po 30, 40 roku życia, żeby dołączyli. Numer telefonu będzie podany. Jesteśmy na ulicy Paderewskiego. Zawsze można zadzwonić, przyjść. Jesteśmy we wtorki od 16 do 21 i w czwartki również. Także zapraszamy i mam nadzieję, że po tym wydarzeniu coś się ruszy i nie tylko wśród dzieci, bo dzieci to już działają, tak? Każdy może zacząć, więc zapraszamy. Trening wspinaczkowy najlepszy to jest trening ściśle wspinaczkowy. Jest dużo około wspinaczkowych działalności, aczkolwiek wspinanie to już typowo wspinanie, czyli trening na ścianie, w terenie. Teraz zaczyna się sezon zimowy, więc no zapraszamy tutaj. Tak? Już nie będzie wyjazdów w teren. Będziemy tutaj trenować na zamkniętym obiekcie. Będziemy jeździć, bo jest dużo organizowanych konkurs zawodów towarzyskich na Śląsku, tutaj w Łódzkiem, dalej również i ludzie chętnie jeżdżą, są miejsca, możemy zabierać osoby, żeby zobaczyły jak to wygląda.
I to jest trening, to jest taki trening ogólnorozwojowy, myślę. Więc wszystko tutaj, wszystko działa, wszystko pracuje, wszystko się wykształca. I myślę, że warto spróbować, bo to jest z korzyścią dla osób, które się tym zajmują. Ostatecznie w kategorii do lat 10 pierwsze miejsce wywalczył Tomek Dudek, KW Częstochowa, drugie miejsce Marcin Czarnecki, BTS AS, trzecie Benjamin Pawlak, Sport Boulder Cafe. W kategorii dzieci 10-13 lat pierwsze miejsce Błażej Kosmalski, Ozorków, drugie miejsce Kacper Szymczak, Ozorków, trzecie miejsce Oliver Gorzela, BTS AS. Dobra passa Nikolinie Psuj. Po zdobyciu wicemistrzostwa na ogólnopolskim turnieju tenisowym w Rybniku, Nikola wzięła udział w turnieju Silesia Summer Kids Cup w Bytomiu, który odbył się w ubiegłą sobotę. Zawody adresowane były do dzieci wszystkich kategorii wiekowych, od 5 do 10 lat. Bełchatowianka rywalizowała w kategorii zielonej do lat 10, gdzie gra toczyła się systemem każdy z każdym. Po emocjonujących pojedynkach Nikola wygrała wszystkie mecze, a w dwusetowym finale pokonała zawodniczkę z Krakowa 4-0, 4-2, ostatecznie zdobyła złoty medal. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.